Dziękuję za tak sympatyczne przedstawienie. Postaram się Was nie zanudzić ani pokazywaniem fotografii, ani opowiadaniem. Za dużo nie mogę kłamać, bo na sali widzę wielu moich kolegów z okresu całej mojej działalności zawodowej i na Politechnice, i w Stoczni Gdańskiej. No to chyba w tych dwóch miejscach głównie ja urzędowałem. Ja myślę, że tak, żeby osiągnąć sukces, to dwie rzeczy, kilka rzeczy musi się spotkać. Trzeba się urodzić w dobrym miejscu, w odpowiednim czasie, no i mieć dookoła siebie życzliwe otoczenie, bo człowiek jako jednostka, tak szczerze mówiąc, niewiele potrafi zrobić. Jak jestem chwalony jako ten twórca przez grzeczność, nie protestuję, ale to jest tylko część prawdy, bo twórcami jest kilkadziesiąt osób. Tych statków, które wypływają w tej chwili szczęśliwie po świecie.